Mateusz Kaniowski, razem ze mną Paweł Jóźwiak, wywiad nagrywamy w Dzień Kobiet. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie i wszystkim paniom życzę wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta. Czy dla jakiejś pani będzie to prezent, jeżeli uda ci się zbić jutro Adriana Ciosa? Dla mojej kochanej Anny. No dobra. Czy to jest jakieś spełnienie marzenia w końcu wyjść do klatki z Adrianem? To no właśnie przesadzaj, że to jest marzenie. Kurde. Marzenia to mam jakieś bardziej wyimaginowane, nie? To jest po prostu robota i tyle. No. Fajnie, że będę... Nie zrozumiałeś. No nie, no fajnie. Chodzi o to, że marzenie, że będziesz mógł w końcu dorwać się do niego skóry. No w tym sensie tak, no w końcu będę mógł z nim wyjaśnić to wszystko, co zrobił mi, za te wszystkie złe słowa, co powiedział, będzie mógł mi zapłacić po męsku i nikt nie będzie przeszkadzał. Nikt mnie nie będzie trzymał tym razem, także... No ochrona. Ochrona też nie powinna ci przeszkadzać. No w oknagonie nie będzie przeszkadzać, no. Bardzo ci zaszedł za tą skórę? Swego czasu bardzo, nie? Teraz... Tym liściem? Tak, tym liściem, no ale wiesz... Dobrze, ja bym mu nie odpuścił, nie? Dobrze, że szybko to się wydarzyło, bo ja bym tam przerąbany. Ja bym na niego polował i już bym nie patrzył na nic, czy stracę walkę, czy nie, czy mu zrobię krzywdę, czy nie. To musiało tak się wydarzyć, dobrze, że to był najniższy wymiar kary, że wtedy, wiesz, na odejściu dostał dwie takie bombki. I już od tamtej pory się uspokoiłem, widziałeś, własnym ciałem go broniłem na tym, konferencji, bo nie chciałem, żeby mu się stała jakaś krzywda przed walką. Nie? Teraz dzisiaj byłem spokojny na face to face, ale jutro już będę bardzo, bardzo agresywny. Kto by się spodziewał, że Sekwento czy Marcin Najman więcej krzywdy mu sporządzą na tych konferencjach niż ty? To wiesz, no kury, ja wiem, jak to po prostu może się skończyć. Za dużo siedzę w tej branży i wiem, jak takie awantury pozaoktagonowe mogą się skończyć tym, że nie będzie walki. No to i tyle. Tam już dużo nie brakowało wtedy tak naprawdę, jak ja go tam trafiłem, bo gdyby on tam nie odskoczył i tak dalej, no bo ja już się naprawdę tam nie kalkulowałem i ja nie chciałem go lekko uderzyć, chciałem go uderzyć mocno. Dobrze, że to było na takim odejściu, że mu się nic nie stało, bo już mogło być pozamiatane. Kursy sugerują, że ty go zmiecisz z planszy. Wiesz, ja na to nie patrzę, no kurwa, kursy nie walczą, walczą zawodnicy, no ja mam taki plan, żeby wygrać i pokazać moją dominację, no bo jestem zawodnikiem o dużo większych warunkach fizycznych i to jest mój obowiązek, żeby być dominatorem w tej walce. Absolutnie go nie zlekceważyłem, bo trenowałem bardzo ciężko, ale ja też chcę mu pokazać po prostu, żeby więcej się coś takiego nie pakował, żeby nie walczył cięższymi zawodnikami od siebie, no bo to jest niebezpieczne. No niestety, po coś są te kategorie wagowe, kiedy różnica już jest około 20 kg, to jest dużo. No Marcin Najman tego zlekceważył, nie trenował i to też mu się trochę upiekło, bo te walki się kończyły faulami, to bardzo szybko. To ja na pewno nie będę faulował, tylko będę szedł jak czołg. A czy ciebie też jest w stanie obalić tych Marcina? No słuchaj, ja to wszystko trenowałem, jestem przygotowany, no nie będę się zarzekał, bo zawsze w trakcie walki może cię rywal obalić, no ale nawet jak nie daj Boże by mnie obalił, to ja wiem jak wstać spod niego. Okej. Ciężko trenowałem, kurwa, nie zlekceważyłem go i jestem mega dobrze przygotowany, nie? Jesteś też osobą, która walczyła i z Jackiem Murańskim i z Marcinem Najmanem, jestem ciekawy jak ci się ogląda te ich dymy. No wiesz, to jest, za Murańskim wiadomo, że ja nie przepadam. Że to jest dla mnie odklejeniec, typowy świrczup. Także jestem tutaj za Najmanem, bo ja z Najmanem kiedyś miałem konflikt bardzo duży, ale ten konflikt przerodził się w to, że staliśmy się bardzo dobrymi kolegami, wciągnął mi do frików. Także w jakimś stopniu to, że teraz walczę, że zarabiam, że realizuję swoją pasję i mam przygodę niczym mało lat, to jest też w jakimś stopniu dzięki niemu, tak? Bo on mnie do tego bagienka wciągnął i namówił. Także wiesz, jestem za Marcinem i jak Marcin zawalczy normalnie, jak nic nie odwali, no to jest stuprocentowym faworytem, bo Najmana ciosy ważą, a stary dziad nic nie umie, z nikim tak słabym, jak on się dotychczas jeszcze nie biłem, tak? Z Najmanem się biłem i w pierwszej walce poszło mi lekko, ale w drugiej walce naprawdę czułem te jego ciosy, czułem te jego kopnięcia, no i to była ciężka dla mnie walka, no a stary dziad jest słaby, no. Jedyne co ma odporny łeb, nie? A jak ci podobał ich face to face przez pleksę? Nie widziałem tego właśnie. Lexi. Tylko słyszałem, że tam walili w pleksa jeden i drugi, nie? Najman jest tak wściekły jak nigdy. No to dobrze, mam nadzieję, że ta jego wściekłość się też przełoży na oktagon i że zatnie zęby, a walką ze mną pokazał, że potrafi. Ja bym w końcu chciał zobaczyć, kurwa, takiego Marcina Najmana, co wyszedł do mnie tak zawziętego, żeby mu nie przeszkadzało, że dostał parę bomb, ale że oddało i ja tego mu z całego serca życzę, żeby zawalczył z takim zaangażowaniem, jak bił się ze mną podczas drugiej walki, bo dawno takiego Marcina nie widziałem w klatce. Ja myślę, że to będzie ten dzień, kiedy on będzie chciał udowodnić. Ja też mu tego z całego serca życzę, bo nie ukrywam, że go bardzo go lubię. To naprawdę, odkąd on się zmienił, już nie, kiedyś był taki, wiesz, spinał się i tak dalej. Myślę, że fani też go teraz polubili. To jest gość z poczuciem humoru. To jest śmieszny. Tam naprawdę też z nim załatwiałem jakieś nasze sprawy takie prywatne, pozasportowe. To z niczym mi nigdy nie zawiódł, nie oszukał. Dotrzymywał zawsze słowo. No kurde, naprawdę mega szacun dla tego gościa. I też robi we frikach teraz mega dobrą robotę, nie?
No trzeba przyznać, że jest zupełnie innym człowiekiem niż jak wchodził w te triki 5-6 lat temu. No dokładnie, no to sam jesteś trochę w tej branży, to wiesz, że to jest inny Marcin i takiego Neumana fani lubią i nawet mu wybaczają pewne jego podkiny. Niedoskonałości. A jak ci się podobał program Roast? Nie no kurde, po prostu ja boki zrywałem, nie, człowieku, boki zrywałem, ale w pewnym momencie to się przeraziłem, nie, bo jak zadzwonił Masa, to po prostu ja nie wiem, co w Murańskiego wstąpiło, kurwa, no ja już myślałem, że on tam zacznie się obnażać publicznie, albo że zacznie się jeszcze onanizować, bo wszystko na to wskazywało, że on ma jakąś taką euforię, jakiś taki, kurwa, orgazm. Duża kura, mała kura, international kura, wielka kura, ja pierdzielec. Na szczęście, ja już się bałem, że on zacznie się tasować przed tym ekranem, na szczęście on się tylko w szympansa przemienił, zaczął skakać, jak małpa, nie no. Co on bierze, ja nie wiem, jakieś inne psychotropy wziął, nie może, nie, wziął kurde, nie te wiadro psychotropów, co trzeba, wiadra mu się pomyliły, zjadnie to, co trzeba i coś mu się kurwa odkleiło, nie? Ale jak ty się czujesz po takim roście? To jest kurwa pełen szpital psychiatryczny, no kurwa, ja mam... Dwa dni to leżysz w łóżku i sobie myślisz, co ja robię ze swoim życiem? Nie, no to dokładnie tak, no ja mam nadzieję, że... Nie chcę się nawet dogadać z ludźmi, bo jesteś... To jest inny stan świadomości, jak jesteś w środku jeszcze między tym. Ja mam dosyć, jak jestem na konferencji po takiej godzinie, jak tam siedzisz wszystkie panele, to co ty musisz mieć beret z rytyn na maksa, nie? Ja myślę, że ktoś w końcu naprawdę pójdzie po rozum do głowy i tego biednego, starego, kurde, Murańskiego zawiezie w końcu do tej choroszczy, no bo to prędzej czy później się źle skończy, wspomnijcie moje słowo, on jest coraz bardziej odklejony i coraz bardziej niebezpieczny. Pierdol jakiejś broni, jakichś przestrzelonych kopytach, kurwa, trzepie się prawie na wizji, przemienia się w szympansa, z nim jest coraz gorzej, nie? Ja jestem przerażony, kurde, także mam nadzieję, że w końcu ktoś zrobi z tym porządek. Tak jak dzisiaj, kurde, ktoś podpierdolił Gochę, zawinęli Gochę, to mam nadzieję, że ktoś podpierdolił Murańskiego i że jego, kurwa, po walce zawiną mi prosto na bombach do choroszczy i fruj tyle, nie? No ja nie widzę innego rozwiązania, naprawdę, nie? Myślisz, to możliwe? Nie wiem, tak ale, się nie da. Ale ja bym bardzo chciał, to kurwa, a uważasz, że on jest normalny? Ja wiem, że pracujesz dla federacji, nie możesz nic mówić, no ale no kurde. Czy on już nawet ciebie nienawidzi z tego, co słyszałem, że tam widziałem u niego posy też, że to na ciebie ciśnie. To jest całkowicie odklejony koleś, ma wojnę z całym światem, nie? Ja nawet nie widziałem w takim razie, ale słuchaj, jutro jest ten pojedynek i jestem mega ciekawy, czy Marcin Neumann faktycznie będzie walczył do samego końca. Naprawdę tego życzę mu z całego serca i bardzo bym chciał, żeby wygrał i na pewno będę go tutaj głośno dopingował. Paweł Jóźwiak, ostatnie pytanie. Jesteś w stanie znokautować Adriana Ciosa? Tak, myślę, że stać mnie na to i bardzo bym tego chciał. Kurde, nie umiem sobie w ogóle wyobrazić. Mam wrażenie, że między wami jest taka różnica warunków fizycznych i wszystkiego. Ile ty jesteś cięższy od niego? Nie wiem, niedużo, 17 kilo. Znaczy niedużo, dużo, nie? No wiesz, słuchaj, naprawdę teraz ciężko trenowałem i mam nadzieję, że jutro kibice zobaczą najlepszą wersję Pawła Jóźwiaka z dotychczasowych walk, nie? Bo naprawdę dużo czasu spędziłem na sali treningowej, nie odpuściłem ani jednego treningu i chcę w końcu, kurczę, ostatnio zostałem strasznie skrzywdzony tym werdyktem, chcę w końcu się teraz odkuć. Dobrze, Paweł Jóźwiak, Mateusz Kaniewski, pozdro. Pozdrawiam wszystkich, wykupujcie pay-per-view, bo tak jak powiedziałem, jutro tutaj będzie wielki rozpierdol, zapłonie cała Atlas Arena. Piona.